Polacy w wielu krajach świata stanowią znaczną część społeczeństwa. W takiej chociażby Norwegii oficjalnie przybywa około 110 tysięcy osób z naszego kraju, nieoficjalnie zaś mówi się nawet o 150 tysiącach Polaków. We Francji liczba ta jest jeszcze większa. Wiele spisów i statystyk wskazuje na to, że jeśli połączymy wszystkich Polaków we Francji, w tym i tych pochodzenia polskiego, to otrzymamy ponad milionową społeczność. Nic dziwnego, że w kraju bagietek, żabich udek i białej flagi, tak, specjalnie poleciałem stereotypami, a co? Polacy doczekali się wielu, często krzywdzących przeświadczeń na swój temat. W sumie to stereotypy o Polsce i Polakach pojawiły się we Francji już kilkaset lat temu. Wtedy to mosty lichej konstrukcji określano polskimi, bo nasz kraj nie słynął z budowania trwałych przepraw, zaś wieloletni brud zgromadzony na włosach określano polskim kołtunem. A co dzisiaj Francuzi myślą o nas i naszym kraju? Według Anny Syronackiej, która przeprowadziła badania na grupie studentów, nasz kraj kojarzy się głównie z zimnem i biedą, zaś my postrzegani jesteśmy jako pracowici, religijni i pijani górnicy, albo rolnicy. No, w sumie też i hydraulicy. Dość spory wpływ na takie postrzeganie ma francuska popkultura, w tym filmy i seriale. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się kilku stereotypom o Polakach we francuskich filmach. Chyba najpopularniejszym stereotypem o Polakach we Francji jest ten o hydrauliku. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, warto zapoznać się z krótką historią, skąd tak naprawdę się on wziął. Kiedy w 2004 roku Polska została przyjęta do Unii, kraje europejskie wręcz zalała fala pracowników z naszego kraju. We Francji nie było inaczej. W 2005 roku w satyrystycznym piśmie Charlie Hebdo, mam nadzieję, że dobrze to wypowiedziałem, pojawiło się sformułowanie polski hydraulik w stosunku do taniej siły roboczej z Europy Środkowo-Wschodniej. W tym samym roku jeden z francuskich polityków użył go w swoim manifeście i później już poleciało z górki. Hasło to na tyle zakorzeniło się wśród Francuzów, że synonimem Polaka jest hydraulik albo budowlaniec, a do tego jeszcze pijak i niechluj. Wracając jednak do tematu zalewania, w komedii I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże, jest wzmianka o zalewaniu Francji polskimi robotnikami, a w dodatku to zdanie zostało wypowiedziane przez imigranta z innego kraju. Z czasem stereotypowy hydraulik przekształcił się w typowego budowlańca. W 2014 roku do kin zawitała komedia Kocham Cię, tylko daj mi spokój z Christianem Clavier w roli głównej. Michael to pasjonat jazzu, który po zakupie wymarzonej płyty chciałby jedynie chwili spokoju. I jak się zapewnie domyślacie, no nie jest mu to dane. Żona chce wyjawić mu skrywaną przez lata tajemnicę, matka non-stop wydzwania, a syn powraca z niezapowiedzianą wizytą. Do tego sąsiedzi robią huczną imprezę, a w tle jest jeszcze remont. No właśnie, w filmie znajdziemy wiele scen z pracującym przy remoncie Polakiem. Wielokrotnie jesteśmy świadkami rozmowy obu panów i, jak to zazwyczaj we francuskich komediach bywa, dialogi są dość kuriozalne. Non mais je vous rappelle qu'on est samedi, ce qui est théoriquement un jour de repos, hein. Bon. Polak jest tutaj przedstawiony w nieco fajtłapowaty sposób. Jest cały usyfiony, roznosi brud po domu, do tego uszkadza kanalizację. Okazuje się jednak, że Polak to tak naprawdę Portugalczyk, który pod naszego rodaka się po prostu podszywa. Właściciel potrzebował specjalisty od remontów, a to równa się oczywiście Polakowi, no bo kto inny jak nie Polak tak dobrze i tanio by to zrobił, ale na nieszczęście bohatera dostał Portugalczyka. Jak się masz? Donc vous comprenez le prenez? Vous comprenez le prenez, Léo? Non. C'est bien une langue maternelle, comme tout le monde. C'est quoi votre langue maternelle? Portugais. Vous êtes polonais ou parlez portugais? Vous parlez pour des cons, Léo. Désolé, moi menti, moi pas polonais, moi portugais. Pardon. Polski budowlaniec pojawia się także w filmie Wizyta u córki. Już na samym początku widzimy scenę remontu, a jego głównym sprawcą jest robotnik z Polski imieniem Lech Wałęski z charakterystyczną czapką na głowie. No, zbieżność nazwiska i loga Solidarności z czapki zupełnie przypadkowa. Lech albo Lesz wedle starszej pani, oprócz tego, że notorycznie powtarza rosyjskie da, nie mówi zbyt dobrze po francusku, no i nie jest tytanem pracy. Ścianę jednak pomalował tak jak kobieta chciała, a że przy okazji nie ma wody w łazience, to już mały pikuś. Ważne, że można już spać.
Do tego Lech nie dba o porządek w pracy i zostawia totalny burdel. Jednak jest jeden malutki szczegół, który nie daje spokoju partnerowi głównej bohaterki, mianowicie wcześniej wspomniane da. Gdy ten pyta się Lecha o to sformułowanie, ten przyznaje mu w końcu, że tak naprawdę jest Francuzem, który udaje Polaka tylko dla efektu. Według niego płaca ta sama, a jest inaczej traktowany i może pozwolić sobie na więcej lenistwa. Stereotyp leniwego Polaka? Voilà! Swoją drogą coś twórcy francuskich filmów często sięgają po motyw podszywania się pod Polaka. Kolejny obraz Polaka budowlańca możemy zobaczyć w Operacja Portugalia. Znajdziemy tam postać Kraczyka, jednego z wielu pracowników budowlanych. Kraczyk to taki typowy stereotyp budowlańca. Duży, nieuczesany, z brudnymi zębami i nie mówiący po francusku. Moi, Kraczyk. Ja Kraczyk. Kraczyk, moi. Kraczyk. Polak, moi. Ja Polak. A do tego wcinający zaprawę. Jednak nie wszystko jest takie, jakim się na pierwszy rzut oka wydaje. Okazuje się, że Kraczyk to, uwaga, boss mafii narkotykowej. Okazuje się, że pracował na tej budowie pod przykrywką, poszukując swojej zaginionej paczki z kokainą, a jedząc zaprawę sprawdzał, czy to przypadkiem nie jest jego koka. Tak więc, jak w wielu innych krajach, od chociażby Skandynawii, Polak jest także utożsamiany z gangsterskim życiem. Człowiek i jego pies z 2009 roku zobaczymy dwóch naszych rodaków. Tak, dobrze widzicie, to Daniel Orbrychski wcielający się w taksówkarza. Wraz ze swoim synem wiozą głównego bohatera do schroniska dla zwierząt. Między taksówkarzem a jego synem dochodzi do sprzeczki. Młody ewidentnie chce kasy od ojca, ale ten pozostaje nieugięty. Taksówkarz, dowiadując się, że starszy pan przyjechał odebrać psa, nie chce od niego żadnych pieniędzy. W przypadku tego filmu Polaka ojca przedstawiono jako mądrego rodzica o dobrym sercu, a i mówiącego całkiem dobrze po francusku, który stwierdza do syna, że skoro są we Francji, to powinni rozmawiać właśnie po francusku. Dobrze w tym języku mówi także Piotr. Poznajemy go w filmie Zmiana planów z 2009 roku. Dzieło opowiada o pewnym małżeństwie znanej adwokat Marii i Piotra i ich przygotowaniach do zorganizowania przyjęcia z okazji Święta Muzyki. W tym przypadku przedstawiono naszego Polaka raczej w pozytywnym świetle. Choć są momenty, gdzie widzimy go jako fajtłapę i nieco nierozgarniętego gościa, to jest kochającym mężem, pomagającym w domu i do tego gotującym. I to nie byle co. Piotr, jak to często jest na polskich domowych imprezach, postanowił przygotować bigos, który nie wiedzieć czemu w niektórych polskich tłumaczeniach występuje jako duszonka. Według tego filmu bigos jest w Polsce codziennie i jest bardzo popularnym daniem. No cóż, u mnie w rodzinnym domu bigos był tylko na jakieś ważne okazje, typu święta czy tam urodziny, ale może u niektórych z was lądował na stołach częściej? Kolejny przykład Polaka na emigracji znajdziemy w filmie Na wyciągnięcie ręki. Dzieło to opowiada o losach Mateusza Malińskiego, pochodzącego z ubogiej rodziny polskich imigrantów. Chłopak to typowy przykład drobnego złodziejaszka, który ma jednak jedną jasną stronę – talent do muzyki. Młody jest wręcz wirtuozem pianina. Mateusz został przedstawiony jako młoda, zagubiona osoba z dużym talentem, który tylko dzięki swojemu francuskiemu mentorowi był w stanie pokazać światu swój kunszt. W filmie tym znajdziemy głównie stereotyp biednej polskiej rodziny. Mimo upływu lat, imigranci nie poprawili swojego statusu majątkowego i żyją poniżej francuskich standardów. A swoją drogą film ten ma jedną rzecz, która nie daje mi spokoju. Nie wiedzieć czemu w polskim domu nikt nie rozmawia w ojczystym języku. Wracając jednak do wspomnianej już biedy. W Lune du Miel z 2019 roku, które w anglojęzycznej wersji zostało przetłumaczone jako My Polish Honeymoon, poznajemy młode, żydowskie małżeństwo polskiego pochodzenia. Już po kilku minutach jesteśmy świadkami rozmowy matki z córką, która rzuca kilkoma stereotypami. Przyznaje, że sama jest Polką i wie, jaka jest Polska i Polacy. Nasz kraj to przede wszystkim zimne lato i brak światła słonecznego, a do tego wszyscy Polacy piją, no z dziećmi włącznie. Później jest jeszcze
jeszcze kilka smaczków. Małżeństwo leci do Krakowa, po czym chcą udać się do rodzinnego miasta dziadka głównego bohatera, Zgierza. Na lotnisku wita ich plakat z tradycyjnymi wędlinami z dziczyzny, po wyjściu zimno jak w Kieleckim, a w polskich sklepach, i to w Krakowie, mało kto mówi chociażby po angielsku. Ale z dogadaniem się panie w ogóle nie miały problemu. On a un petit appartement avec un divan clic-clac. You know? Clic-clac. Oui, c'est un usage super facile. Je vous adore. Je vous adore. Problemu nie było też z pokazaniem Krakowa jako w miarę ciekawego miasta, choć zdarzają się kadry z brzydkimi ulicami i nieciekawymi miejscami. Zgierz za to według twórców zabita dechami dziura, obskurna, brudna i zaniedbana. Ludzie kupują głównie na miejscowym bazarze i nie do końca dbają o swój wygląd. No, nie byłem nigdy w Zgierzu, ale wydaje mi się, że miasto aż tak źle nie wygląda. Czy się mylę? Mamy tu jakiegoś Zgierzeniana? Zgierzenina? Ach, mniejsza. W każdym razie mamy kogoś stamtąd do potwierdzenia? Francuskich filmów, gdzie przedstawiono Polaków czy Polskę w stereotypowy sposób, jest zdecydowanie więcej. W filmie Narzeczona z Krainy Chłodu mamy postać Zosi, Polki, którą podrywa pewien francuski playboy. W sumie to ten playboy ma za zadanie się z nią ożenić, co zresztą później robi. Zosia jest ładną, prostą, miłą i nieco naiwną kobietą, która poddaje się urokowi przystojnego Francuza. No, idealna żona. W sumie tak samo jak w niemieckim kinie, tam też często jest stereotyp polskiej idealnej żony. Jeśli nie widzieliście tego odcinka, to zachęcam do nadrobienia. Wracając do Narzeczonej z Krainy Chłodu. Film w ciekawy sposób pokazał Polskę z 81 roku, której to na weselu wódkę leje się do szklanek, a na szosach królują głównie Fiaty 126P. No i do tego wszędobylscy złodzieje wycieraczek, dlatego Zosia za każdym razem je zdejmuje, kiedy wychodzi z samochodu. Ot typowa Polska tamtych czasów, przedstawiona w sumie zgodnie z tym, jak było naprawdę. Polaków przedstawionych w mniej lub bardziej stereotypowy sposób znajdziemy też w rezolucji 819, Montparnasse 19, czy w Gdybyś mu zajrzał w serce, gdzie w rolę Polaka wcielił się nieżyjący już Wojciech Przoniak. I choć we francuskich filmach szybciej zobaczymy naśmiewanie się z mniejszości romskiej, czy nawet z samych Francuzów, to polskie stereotypy też są mocno zakorzenione. A czy wy znacie jeszcze jakieś francuskie produkcje, w których można zobaczyć tego typu rzeczy o Polakach i Polsce? Standardowo dajcie znać w komentarzach. A ja zapraszam was do obejrzenia poprzednich odcinków naszej miniserii i czekajcie z niecierpliwością na kolejne części. Tymczasem ja się z wami żegnam, do usłyszenia, hade!